Cześć! W tym filmie prezentacja stacji lutowniczej firmy GVDA o symbolu GD318 z regulacją temperatury. Zapraszam do oglądania. Osoby, które przeszły już okres początkowy w elektronice i zajmują się tą elektroniką na co dzień, powinny wybrać stację lutowniczą ze stabilizacją temperatury. Mają one wbudowany układ, który na bieżąco koryguje ustaloną temperaturę i stabilizuje ją z dokładnością do 1 lub kilku stopni Celsjusza. Dzięki temu ryzyko przypadkowego spalenia któregoś z elementów jest minimalizowane, a czas lutowania się skraca. Urządzenie zostało zamówione w sklepie AliExpress. Link do produktu znajdziecie w opisie pod filmem. Zawartość opakowania. Zanim zaczniemy eksploatować urządzenie, powinniśmy się zapoznać z instrukcją obsługi. Zanim zaczniemy lutować, należy założyć kołnierz odporny na wysoką temperaturę w gnieździe lutownicy, a z boku, nie jest to konieczne, ale można założyć też uchwyt na cynę. Cyna lutownicza jest w zestawie. Jest także 5 końcówek o różnym kształcie grota. Gniazda na groty oraz miejsce wokół czyścika wykonane są z gumy odpornej na temperaturę. Wymiana grota. A tak prezentuje się stacja z każdej strony. Przeprowadzę teraz test, jak szybko nagrzewa się kolba lutownicy od włączenia do 480 stopni, czyli do maksimum.
Najczęściej stosuje się temperaturę lutowania około 350 stopni Celsjusza. Do takiej temperatury lutownica nagrzewa się w pół minuty. Do 480 stopni nagrzewa się w niecałą minutę. Temperaturę możemy regulować w zakresie od 80 do 480 stopni Celsjusza. Po ustawieniu temperatury po upływie 3 sekund na wyświetlaczu pokazywana jest aktualna temperatura grota. Można też zablokować ustawioną temperaturę. Służy do tego przycisk LOCK. Jest on jednocześnie przyciskiem do zmiany jednostek z Celsjusza na Fahrenheita. Blokada następuje po naciśnięciu tego przycisku ponad 3 sekundy. W tym trybie regulacja temperatury nie działa. Dopiero po odblokowaniu możemy zmienić nastawioną temperaturę. Jeżeli nie używamy lutownicy przez ponad 10 minut, na wyświetlaczu pojawi się komunikat STB, a temperatura lutownicy obniża się do 200 stopni Celsjusza. Po podniesieniu lutownicy, po chwili lutownica wraca do normalnej pracy. Temperatura wraca do tej poprzednio ustawionej. Bezczynność ponad 20 minut wyłącza lutownicę. Dzięki regulacji i stabilizacji temperatury ryzyko przypadkowego spalenia któregoś z elementów jest minimalizowane, a czas lutowania znacznie się skraca. Dołączony do stacji odsysacz pozwoli bez problemu wymontować różnego rodzaju elementy elektroniczne z płytki drukowanej. Stacja lutownicza GD318 kosztuje około 180 zł. Uważam, że warto zastanowić się nad jej zakupem. Dziękuję za uwagę.